Szczęść Boże, nazywam się ksiądz Mikołaj Muszowski, oglądacie program Rozmowa Credo i dzisiaj rozmawiamy z księdzem Stanisławem Zającym, który się zajmuje nowym ruchem, który się zajmuje odnową życia w parafiach od Soboru Watykańskiego II. W Kościele Katolickim mamy bardzo dużo różnych wspólnot, inicjatyw, którzy chcą zmienić w tym świecie, który bardzo dynamicznie i szybko się zmienia, życie w parafiach. Na czym polega właśnie ten ruch? Dzisiaj zapytam księdza Stanisława. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogę się dzielić tym doświadczeniem. Tak jak już ksiądz powiedział, od Soboru Watykańskiego zaczęło się w Kościele wiele takich dynamicznych zmian. Sobór wezwał Kościół do odnowy. I ja jestem reprezentantem takiej grupy, która ma swoje korzenie w ruchu dla lepszego świata, która służy odnowie Kościoła, soborowej odnowie Kościoła poprzez określone projekty duszpasterskie, projekty odnowy. I przede wszystkim zaczęło się od projektu parafii w 70 roku. W 80 roku powstał projekt, już zaczęto wdrażać projekt odnowy i ewangelizacji diecezji. W 90 latach zaczęto wdrażać projekt odnowy i ewangelizacji życia zakonnego. W tej chwili jest wprowadzany projekt odnowy i ewangelizacji seminarium. A więc właśnie ta grupa służby odnowy soborowej Kościoła właśnie służy projektom. I tutaj od dziewięciu lat realizujemy projekt odnowy i ewangelizacji parafii. Dlaczego, na czym polega to wszystko? Przede wszystkim zmiana stylu duszpasterstwa, zmiana funkcjonowania parafii. Na czym można by było to porównać w ogóle? Dlatego, że jest sobie parafia, do niej należą jacyś parafiani, jakaś grupa osób, a tutaj jest właśnie ta organizacja parafii, jakoś tak po nowemu, czy jak to prawidłowo nazwać. Z czym to można porównać? Ja myślę, że przede wszystkim program daje parafii możliwość wzrastania. A więc tworzy się proces duszpasterski, proces rozwoju, proces wzrastania. To duszpasterstwo, które my mamy takie typowe, sakramentalne, powtarzające, ono nie wzbudza procesu. Natomiast tu ten proces dokonuje się dzięki temu, że jest program z roku na rok i jest zaprogramowane działania duszpasterskie. One są realizowane już nie przez księdza, ale przez zespół duszpasterski i są oceniane, jakie one przynoszą konkretnie efekty. Czyli jeżeli tak porównać najgrubiej, czy najbardziej szeroko, to chodzi mi o to, że tylko ksiądz pracuje w parafii, a że są ludzie odpowiedzialni też za tą parafię, którzy nie to, że mu pomagają, ale w swojej parafii też pracują. Dobrze rozumiem? Tak, że oni stają się podmiotem, oni nie są tylko tymi pomocnikami, którzy stoją przy księdzu, a ksiądz im palcem pokazuje, ty zrób to, ty zrób to, ty zrób tamto. Tylko, że oni wspólnie, razem z księdzem, tworzą zespół duszpasterski. I oni uczestniczą w procesie rozeznawania i podejmowania wspólnie decyzji. Dalej, oni biorą odpowiedzialność za zrealizowanie tego, co podjęli, ale właśnie tego programu, który zrobili na kolejny rok duszpasterski. Oni dokonują oceny, a więc analizują, co wyszło, co nie wyszło, jakie przyniosło efekty, jakie popełniliśmy błędy, cośmy zrobili dobrze, co właśnie
najbardziej przemówiło do ludzi, co dotarło do ich świadomości, przemieniając tą świadomość. A więc właśnie jest to duszpasterstwo, wspólnotowe, nie oparte tylko na księdzu. Że ksiądz jak się nie ruszy, to się nic nie dzieje, bo wszyscy czekają na księdza. Albo jak zmiana księdza. Albo, no, tu już jest inny wyrok, bo żeby była, jeśli jest zmiana księdza, to ksiądz przychodzi w konkretny program. I to trzeba dużej mądrości i pokory księdza, żeby po prostu ten program podjął. To jest bardzo ważne. Na czym ten właśnie program może wspólnie polegać? Ja może jeszcze dokończę, właśnie, że jest to program wspólnotowy, a więc ksiądz musi nauczyć się działać wspólnotowo, kolegialnie. A więc właśnie tego wspólnego rozeznawania, wsłuchać. Owszem, on decyduje, bo taka jest jego rola, bo taka jest struktura kościoła, że ksiądz jako w strukturze hierarchicznej, on odpowiada za to. Ale rozeznanie dokonuje się wspólne słuchanie. Następna sprawa, to jest bardzo ważna, jest to duszpasterstwo organiczne. Tu, w tym naszym duszpasterstwie, które funkcjonuje, ksiądz dociera tylko do tych, którzy przychodzą i którzy go wezmą, zaproszą, do jakiejś tam sytuacji. Same słowa. Tak, natomiast tu dociera się do wszystkich. Do wszystkich. I tutaj na przykład mamy bardzo takie ciekawe doświadczenie, jak z tym duszpasterstwem docierają się do ludzi prawosławnych. Tak, bo mamy ten wymiar w Ukrainie, konkretnie pod Chmielnickim, w wiosce Maniechowce i w Ukrainie na odmianę od Polski mapa religijna jest wyznaniowo bardzo zróżnicowana. Bo są zbudowane struktury komunikacji. Jest wspomniany już zespół duszpasterski, ale ten zespół ma jeszcze powołanych posłańców do każdej dziesiątki rodzin. I zaprogramowane działania duszpasterskie, zwane wydarzeniami, są uprzedzone listem do każdej rodziny, gdzie idzie osobiście posłaniec i w bezpośrednim kontakcie, dialogu zaprasza ludzi na to wydarzenie, informując, że takie będzie wydarzenie, taki cel, taki mamy przeżyć gest, takie doświadczenie. A więc obejmuje się też procesem cały organizm parafii. Nikt nie zostaje wykluczony, nikt nie zostaje na boku. To jest szczególnie właśnie ważne podkreślenie, bo właściwie w tym, no można być tradycyjnym, odziedziczonym z poprzednich pokoleń, modelu duszpasterskim docieramy tylko do nielicznych coraz, można powiedzieć, zmniejszających się liczby osób. I trzeci element, bardzo istotny, jest duszpasterstwo dynamiczne, które powoduje już właśnie wzrost parafii. Jeśli zobaczymy, że nie rośnie, to znaczy, że trzeba zrobić analizę, dlaczego to się dzieje, że ono staje się nieskuteczne. Bo duszpasterstwo, które nie przynosi owoców, nie ma sensu. Mają sens robić czegoś, co nie przynosi owoców. I można powiedzieć, właśnie te trzy elementy są takimi charakterystycznymi dla duszpasterstwa, które właśnie powoduje, że ludzie w parafii przeżywają właśnie doświadczenie. Doświadczenie zmienia mentalność. Jeszcze wracając, dlatego ten dynamizm może dokonywać się, że jest tutaj konkretny program. Program, który jest oparty na rytuale wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych. A więc on jest, można być takim kościelnym, wynikającym z samej natury kościoła. Z tym, że tu jest to na tej drodze do dojścia do pełnej dojrzałej wiary,
podmiot wspólnotowy, całym parafem. I są trzy etapy. I tu można porównać właśnie do takich trzech elementów właśnie życia człowieka. Dzieciństwo, szkoła podstawowa. Drugi etap to jest szkoła średnia. I trzeci to są studia wyższe. I właśnie wtedy powinien przechodzący te etapy i ludzie w parafii, jak również parafia, właśnie mieć jak najwięcej ludzi dojrzałych w wierze, którzy po prostu podejmują realizację swojego powołania, które wynika z charakteru chrztu, a więc właśnie odpowiedzialny za zbawienie świata, ewangelizację, misję. No, jest to bardzo ciekawe i piękne doświadczenie. Właśnie te wydarzenia, na czym to polega, nie wiem, to ludzie przecież nie idą gdzieś tam, nie wiem, chciałoby żyć. Wydarzenie może być wszystko, co zmienia mentalność. Dlatego zmienia mentalność, że jest wykonany gest. Proszę księdza, tak właśnie ten aspekt mnie osobiście bardzo interesuje, dlatego że pewnie każdy ksiądz w każdej parafii doświadczył tego, że parafia jest przyzwyczajona do pełnej liczby opcji, no, czyli tak, jest msza, wiadomo co jest, jest spowiedź, wiadomo co jest, jest powiedzmy droga krzyżowa, wiadomo co jest. Jeżeli jest coś ponadto, to wzbudza nie to, że zainteresowanie, nieporozumienie. O co chodzi? Dlaczego jeszcze coś? No jakby chodzimy na mszę, no bo jak nie pójdę, to będzie grzech. Chodzimy na drogę krzyżową, bo wiemy co to jest. Chodzimy na różanie, bo też wiemy co to jest. Jeżeli coś nowego, to jest według mnie najtrudniejsze, bo to trzeba poruszyć, zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie było. O tym decyduje zespół. Który zna środowisko, który zrobił analizę, diagnozę, wie jakie są problemy środowiska. I tymi wydarzeniami mogą być rzeczy stare i nowe. I właśnie zwykła niedziela może być tym wydarzeniem. Z tym, że właśnie w tą niedzielę ludzie są zaproszeni do dwóch gestów. Jeden gest dla wszystkich, który jest we wspomnianym liście, który przynoszą posłańcy. I tam jest propozycja, żeby wykonać gest. Powiedzmy, właśnie tutaj takie świadectwo powtórzę, które słyszałem w parafii, gdzie rozpoczął się projekt. Mężczyzna 43 lata mówi, że pierwszy list, jak przyszedł, mówi, to nie zwróciłem na niego uwagi. Drugi list przeczytałem, ale na mnie nie zrobił niczego wrażenia. Ale kiedy mnie poproszono, żebym był posłańcem, wynosił listy do innych rodzin, wtedy przeczytałem ten gest. Zaintrygowały mnie propozycje gestu. Gest miałby ten dla wszystkich był taki. Pomyśl i o trzech osobach, z którymi masz nie najlepsze relacje. I staram się spróbuj te relacje poprawić. A więc konkretne zamierzenia. Ja bym pomyślał najpierw o kolegę z pracy. A później powiedziałem, co nie. I wtedy mnie oświeciło, bo przecież najbardziej mi zależy, żebym poprawił relacje ze swoją żoną i swoimi dziećmi. Miał trójkę dzieci. No i już czwórkę. Kiedy byli razem, wziąłem ten list, przeczytałem i mówię, słuchajcie, najpierw pomyślałem, że mogę poprawić relacje z kolegami z pracy, później sąsiada, a wreszcie uświadomiłem sobie, że najbardziej mi zależy na relacji z nami. Mówi, zapadła cisza. Widzę takie wpatrzone oczy w siebie. I po chwili mówią, tato, my też chcemy poprawić relacje z tobą. I mówię, zaczęła się rozmowa, której my przez 18 lat życia małżeńskiego i rodzinnego. Nigdy takiej rozmowy nie mieli. Gdzie zaczęliśmy mówić, co nas cieszy, co nas boli, co chcielibyśmy zmienić, że się kochamy, ale nie potrafimy tej miłości.
miłości sobie wzajemnie okazać, a zmiana relacji byłaby do tego bardzo pomocna. I to było tak ważne, że podjęliśmy postanowienie, że będziemy raz w tygodniu mieć przynajmniej godzinne spotkanie, które będziemy właśnie tak rozmawiać. Co nas cieszy, co nas boli, co chcielibyśmy zmienić. I mój proszę księdza, to już minęło 4 miesiące. My to ciągle robimy. Nasza rodzina jest inna. Nasza rodzina się zmieniła. Co więcej, my dzielimy się tym i obogacamy inne rodziny. Akurat to jest takie z jednej strony bardzo radosne, z innej strony jest takie, powiedzmy, dziwne, dlatego że jakby do tej pory jakby mąż i żona wiedzieli, że tak rozmawiać ze sobą wypada. Co na pewno tak. Więc właśnie na tym polega właśnie ta propozycja jest. Bo o to chodzi, że oni o tym wiedzą, tylko oni nie wiedzą, jak to zrobić. Wiele rzeczy, na przykład pamiętam takie świadectwo, kiedy przyszła kobieta mi podziękować, bo ona została uwolniona z nieprzebaczenia, z takiego smutku w stosunku do zmarłych. Zawsze jak chodziłem na cmentarz, wracałam jeszcze bardziej smutna, przygnębiona, bo odgrywały się wiele, odgrywały się takie emocje zranienia, krzywdy i tak dalej. I w geście była propozycja, żeby pójść, poprosić Pana Boga o łaskę przebaczenia i właśnie spróbować przebaczyć. Była tam właśnie, że ja wszystkie swoje tam, prawda, zranienia przebaczam, zostawiam. To był określony tekst. Jak również prosić o przebaczenie tych zmarłych. Mówi, ja wyszłam radosna, ja wyszłam umieniona. To mnie przemieniło. Właśnie to są rzeczy oczywiste, jak słyszę często, to zauważam, ale my nie potrafimy sobie wyobrazić. I właśnie te gesty, one dają nam możliwość, dają nam szansę. I są takim zaproszeniem Jezusa do tego, żeby wchodzić w taki dynamizm Jego łaski, której On nam codziennie udziela. I właśnie gest wykonany daje przemianę. My mówimy wydarzenie, bo rzeczywiście wydarzyło się. Przez ten gest zmienił się człowiek, zmienił się jego myślenie. Bo właśnie tylko myślenie, mentalność zmienia doświadczenie. Nie wystarczy kazanie, nie wystarczą rekolekcje. Ale właśnie gest zmienia. I właśnie on przygotowuje właściwie każdy rok duszpasterski jest tak jakby zdanie do następnej klasy. Właśnie program jest jeden dla wszystkich. To każda parafia zaznacza sobie swoje działanie w dzień. No, nie może być lekarstwa jednego dla wszystkich chorób. Aspiryny. To jest, mogło być jakieś placebo. Nie, nie. Tu jest projekt. Jest pomysł. Jak to zrobić? Ale każda parafia robi swoją analizę, diagnozę, odkrywa swoją specyfikę i do siebie pisze program. Do siebie pisze program. Każda parafia ma inny program. Chociaż problemy są bardzo podobne, bo to może być właśnie sąsiadująca. Podobne środowisko i tak dalej. Ale każda parafia na miarę właśnie swojego rozeznania, ten zespół, właśnie pisze swój program. Program są niepowtarzalne. Również właśnie pomysły duszpasterskie też są niepowtarzalne. Chociaż tam nieraz dzielą się i podpatrują. Bo problemy bardzo często są podobne. Ale fajne, bardzo fajne pomysły tych gestów. One są taką istotą. Natomiast trzeba powiedzieć, że jest uszanowana podmiotowość parafii. Ona decyduje. Nikt, nawet ja jak towarzyszę. Bo my od strony takiej metodologicznej parafia nie jest w stanie sama realizować programu. Musi mieć pomoc, musi być taki superwizor, który niejako no, czuwa nad tym, żeby to było zgodne z pewną metodologią. Bo wtedy to przynosi owoce. Więc ja
nieraz, a niech nam ksiądz powiedz, jak to zrobić. To wiecie, tu zadecydować co. Wy jesteście podmiotem. I naprawdę ten, realizacja tego programu powoduje takie rzeczywiście dojrzewanie duszpasterskie ludzi. Dalej odkrywanie swojej świadomości, że co to znaczy być Kościołem, wspólnotą braterską, zjednoczoną, pełniącą misję. W pełnym sensie, nie wiem, czy to dobrze zrozumie, ale ten program wygląda nieco rewolucyjnie, dlatego że jest takie wielkie przekonanie z tego, co wiem, w polskich parafiach, z tego, co wiem, w ukraińskich parafiach, że no jeżeli coś ma się dziać, to ksiądz musi wszystko zrobić. Ale to wszystko wygląda bardzo często tak, że ksiądz to wymyśli, on to realizuje, a ludzie to troszkę jak widzą, przychodzą, jakby była dobra wystawa ciągła, tak nawiasem mówiąc. Teatr jednego aktora, choć tak ludzie nie angażują się. I tak efekt mamy taki, że później jakby to jest potrzebne tylko ciągle. To jest ogromny problem, o czym papież Franciszek bardzo mocno mówi teraz. Właśnie problem klerykalizmu, który jest w świadomości księży, ale i w świadomości ludzi. Tak. Niech to ksiądz zrobi. Nieraz jest taka grupa i ksiądz pyta, niech nam ksiądz powie, co nam się głowę zawraca. My zrobimy, jak ksiądz powie. Właśnie to przejaw tej mentalności klerykalnej. Ksiądz powiedział, ksiądz najlepiej zaśpiewał, ksiądz ma to zrobić i tak dalej. I właśnie księża też w bardzo podobnym myślą, że on to zrobi najlepiej, że on to ma we wszystkim być, wszystkim, na wszystkim czuwać. Na przykład jak ja słyszałem, prawda, przy różnych innych działaniach w pasterskiej. Ja mówię, już nie mogę mieć więcej wspólnot jak trzy, bo ja już nie będę miał czasu. A więc on swoim czasem, swoimi możliwościami, można powiedzieć, staje się takim, wszystko pełną osobą. Tak, kościołem, rozwojem kościołem. Więc tu jest bardzo poważny problem, żebyśmy rozumieli Kościół. I przede wszystkim, może to takie zabrzmieć trochę prowokująco, ale program wymaga nawrócenia pastoralnego, duszpasterskiego od ciała. I to się dokonuje. Czy dobrze rozumiem, że to właśnie dojrzewanie czy nawrócenie ma polegać na tym, że po prostu troszkę odejść na bok? Nie, dobrze rozumiem. Więc właśnie o to chodzi, że moja rola stawiać pewne wymagania zgodnie z metodologią programu. No i właśnie i ludzie, i ksiądz są też te elementy formacyjne. Wszystkim, właśnie, bo są poddani temu procesowi przemiany. Ja na przykład, my jesteśmy tutaj po takim wielkim wydarzeniu, można powiedzieć, tydzień braterstwa. I ja ludziom powiedziałem, że patrzę na was ze wzruszeniem, bo widzę was innymi. Oni stali się inni przez ten tydzień. I oni, ale cała parafia już nie jest na parafii. I proboszcz jest na parafii. Bo po prostu właśnie Aleksander zobaczył... To ksiądz, który tutaj pracuje. Tak. Zobaczył, jak działa program, jakie przynosi skutki. Dzięki temu przeżywaniu tygodnia braterstwa, który był przygotowany, w parafii odbyło się przez 3 dni 27 spotkań. W tych spotkaniach wzięło udział około 450 osób, bo licząc może dzieci do 500 osób. A więc proszę sobie wyobrazić, codziennie w domu spotkają się ludzie, mają konspekt, rozmawiają, czytają, próbują odkrywać to, czego Bóg od nich oczekuje. Ale zaczynają rozmawiać. Zaczynają na siebie się otwierać. I oni wszyscy podjęli, wszystkie wspólnoty podjęły decyzję, że będziemy się od tej pory spotykać co
miesiąc na takie spotkania właśnie z czytaniem Słowa Bożego i odkrywaniem, czego Bóg oczekuje od nas właśnie w danej sytuacji. I teraz jest to doświadczenie siebie. Oni, no, to było cudowne wczoraj, jak ludzie przeżywali to wszystko. Jak oni byli nastrojeni i właśnie bardzo tak uroczyście podniosłem właśnie tym swoim doświadczeniem. Zresztą dawali temu wyraz w różnych świadectwach i telefonów i na Facebooku umieszczali natychmiast właśnie sprowadzanie z tych spotkań. Jak ten ruch właśnie odnowy może rozwijać się dalej? Jakie ma perspektywy? Zwłaszcza tutaj w Ukrainie. Dlatego, że mamy tutaj bardzo nieprostą sytuację religijną. Pytanie jest bardzo skomplikowane. Można by było wprost powiedzieć, że to zależy od decyzji poszczególnego księdza. Czy on oczywiście chce mieć takie duszpasterstwo, które będzie przemieniało prawo, które będzie duszpasterstwem takim odpowiedzialnym za zbawienie wszystkich ludzi, których na tym terenie parafii Bogu da. To potrzebna jest zmiana stylu duszpasterstwa, bo zachowując ten dotychczasowy, on jest nieefektywny. On pokazuje, że może Kościół umiera. Że on nie odpowiada na te wezwania. Czy dobrze rozumiem, potrzebny jest zwłaszcza kontakt osobisty, tak? W duszpasterstwie i osobisty, ale zaangażowanie ludzi świeci. To po prostu już dekret apostolski świeckich mówi, że bez współpracy ze świeckimi praca księdza jest mało skuteczna, a w ogóle niemożliwa. I to jest bardzo ważne, żeby to uświadomili sobie i wzięli na poważnie i księża, i ludzi świeci. Nie będzie, by nie będzie dokonywało się zbawienie bez właśnie takiego zaangażowania wspólnego w dzieło zbawienia. Ale żeby to jest takie oczywiste, ale o tym się mówi, ale nie ma konkretnego instrumentu. I właśnie ten program odnowy organizacji parafii, który wyrósł z ruchu na lepszego świata, jest takim instrumentem, który ksiądz potrzebuje. I cała parafia. Są jeszcze inne, ale myślę, że mniej skuteczne i one się, nie rozwijają tak, jak mamy tutaj doświadczenie. Ruch ma już dobrych kilka lat, już od lat 60. pracuje. No tak, właściwie pracuje już konkretnie od 70. roku. Czy można już tak troszkę zanalizować, powiedzieć, co się udało zrobić za ten czas, gdzie ten ruch się rozpowszechnił? On się rozpowszechnił, może powiedzieć, w całym kościele. Bardzo dynamicznie w latach 70., 80., 90. Natomiast później ten cały proces realizacji, on bardzo mocno również wpłynął na zaangażowanie ludzi, księży w realizacji tego programu. A jeśli brakuje tego serca, zaangażowania, no to przestaje to przynosić efekty. Jak nie ma efektów, to jeszcze większe zniechęcenie, odejście. I tutaj chcę powiedzieć, że w takim dynamizmie, bo może jeszcze problem jest w tych terenach tutaj, gdzie może być, ja cały czas pracuję. Bo wszystko zależy od człowieka. Łaska może działa na to, że Bóg potrzebuje ludzi. I ja zostawiłem swoją parafię, żeby służyć innym.
I teraz to, że tutaj jest program, to nie jest jakiś wymysł Aleksandra. Oczywiście to jest wymysł Pana Boga, bo on nas gdzieś tam spotkał, gdyśmy rozmawiali. Aleksandra mówi, ja nie będę przyjeżdżał, bo ja jestem wikariuszem, tylko dopiero zaczynam pierwszy rok poświęcenia. Ja mówię, to z tego wyrośniesz, nie bawi, będziesz proboszczem i już będziesz przygotowany. Już 8 lat tutaj proboszczem. No nie, 9. I dowiaduje się, że on został proboszczem. Więc przyjeżdżam, mówi Aleksander, no to co? Zaczynasz program? Nie. Muszę się rozejrzeć. Mówię, ja dopiero zaczynam. Słuchaj, nie rozglądaj się. Zaczynam od razu, tak jak powinno. No i z wieloma mamami zaczął. Ale wczoraj nawet rozmawialiśmy, a my gdybyś nie przyjechał, gdybyś mnie nie przymusił grać, no to by tego nie było. Właśnie to zależy bardzo od naszego rozumienia duszpasterstwa i Kościoła. I teraz tutaj taka służba, którą ja pełnię, ona jest bardzo istotna, żeby był ktoś, to po prostu inspiruje, to jakoś tam wymaga, to mobilizuje do tego, żeby tutaj zachować pewną dynamikę, systematyczność i tym podobne. O wiele lepiej by to szło, gdyby diecezje miały jasny program. Gdyby ciągle wiedzieli właśnie, jak ma wygnanie duszpasterstwo diecezji. A o to chodzi, że no niestety brak pomysłu do duszpasterskich, takiej ogólnej wizji, prawda, która by była takim programem, który dałoby się po prostu zweryfikować. Czy on się realizuje, czy przynosi owoce. To jest trudne przede wszystkim, bo czasem po weryfikacji trzeba dojść do wniosku, że niestety nam się nie udało. Dlatego to pewnie takie cele nie są stawiane. To jest trudne. A no tak. Ale to jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy po prostu stawiali sobie, czy moje działanie w parafii, działanie w decyzji przynosi wzrost Kościoła. Bo jeśli ono nie przynosi, przepraszam, ono jest bez sensu. I teraz właśnie na tym polega właśnie dynamizm, że jeśli my w diecezji uświadamiamy sobie ciężar, że nasze duszpasterstwo nie przynosi owocu, więc właśnie ludzie zamiast wzrastać w wierze, stają się coraz bardziej powierzchowni w wierze, że obchodzą, że nie ma relacji, nie ma wspólnoty, no to zacznę szukać rozwiązania. Nie wolno w tym trwać. W Ukrainie na pewno skutkuje to, że przez długie lata komunizmu już wydarzeniem bardzo wielkim i mocnym było to, że ksiądz raz na kilka miesięcy, czy na pół roku, na rok przyjechał do parafii i po prostu chrzcił i spowiadał. Dlatego, że po prostu księży nie było, ale to było już 30 lat temu. Ja myślę i jestem absolutnie co do tego przekonany, że stracono jakąś szansę. Bo ja jeszcze pamiętam, ja zacząłem jeździć na Białoruś, podobna sytuacja, w 1995 roku. Ale właśnie pamiętam ten entuzjazm. Wtedy był boom. I tutaj też było jeszcze inaczej. 10 lat temu ja zacząłem przyjeżdżać na Ukrainę. I teraz właśnie to styl duszpasterstwa po prostu nie potrafił wykorzystać tego zainteresowania ludzi właśnie tym, że jest ksiądz, że jest parafia, że mogą przyjść i wolić. Zabrakło konkretnej propozycji. Natomiast co właśnie potrafiliśmy zaproponować? Duszpasterstwo sakramentalizujące, powtarzające gdzieś tam jeszcze pewne stereotypy sprzed wojny, czy jeszcze dalej, sprzed rewolucji. Natomiast
nie dali właśnie ludziom przede wszystkim tego duszpasterstwa ewangelizującego, które dałoby im odkrycie swojej świadomej podmiotowości w Kościele i swojego miejsca do realizacji powołania. Oczywiście to nie znaczy, że nie jest potrzebna czas, bo wiecie, czy się różami, czy nowe, czy tylko właśnie o to chodzi, że sakramenty powinny być takimi doświadczeniami ewangelizującymi. I na przykład, jeśli ludzie wychodzą, przychodzą na mszę, pięknie w niej uczestniczą, głośno śpiewają, odpowiadają, wszyscy przyjmują komunię, ale wychodzą nie podejmując decyzji, to jest tylko celebracja. Ale nie jest wydarzenie, nie jest przemiana. Bo jeśli człowiek nie podejmuje decyzji, on się nie rozwija. I teraz gdyby na przykład pominąwszy jakieś już proponowane programy, ale gdyby duszpasterz zrozumiał to, co powiedział i przygotował się, słuchajcie, Chrystus was ubogacił swoim słowem i swoim ciałem i krwią. On was żyje, on was potrzebuje. Powiedzcie, postanówcie, zastanówcie się, co wy możecie zrobić w tym tygodniu, żeby mu sprawić radość, żeby pomóc im. Niech to będzie mało, ale konkretne postanowienie, z którego tutaj przyjdziecie, za tydzień się rozpiszyć. I właśnie wtedy Eucharystia będzie miała ten wymiar właśnie prowadzący do wzrostu, do przemiany. Natomiast jeśli nasze duszpasterstwo, które my proponujemy ludziom, w różnych właśnie, ono jest tylko dewocyjne, nabożeństwa jakieś tam, prawda, i tak dalej. Eucharystia, różnego rodzaju uroczystości. Ale kiedy to nie prowadzi do mojego osobistego zaangażowania, do podjęcia decyzji, to nie spełnia tego podstawowego warunku właśnie. Nie przemienia, nie nawraca. Owszem, no, jest to pomodny się człowiek, jest na mszy świętej, zaspokoi sobie jakieś tam swoje potrzeby tutaj z tej sfery duchowej, ale to go nie przemienia. Wiara bez uczynków jest martwa. Jeśli nie ma właśnie podjęcia decyzji na zaangażowanie, na aktywność, to ta nasza religijność jest martwa. Ja wiem, że można by tu wskazać jakieś elementy, które to duszpasterstwo przynosi, ale one nie przynoszą tego, do czego wzywa nas Chrystus i Kościół. Kłonię nasz czas. Chciałbym kończyć. Dziękuję bardzo za czas, za rozmowę i za entuzjazm, bo ksiądz Stanisław przyjeżdża dobrych kilka już lat, nie wiem, jak z nich. No, można powiedzieć, że 10. Tak. Do Ukrainy i żeby podzielić się właśnie swoim doświadczeniem, swoją wizją duszpasterstwa i ja bym tak powiedział, to jest taka teologia pastoralna, namacalna. Ona się przekłada, bo pracujemy również z Nimirowy, z księdzem Rusławem, który uczy teologii pastoralnej w seminarium. Więc on może bezpośrednio tego, co doświadcza w parafii, właśnie takiego duszpasterstwa dynamicznego, dzielić się ze swoimi słuchaczami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że oglądaliście ten filmik. Dziękuję za poszerzenie tego filmiku także w sieciach społecznościowych. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Bądźcie szczęśliwi. Ja też cieszę się, że mogłem się w ten sposób z wami spotkać. Zachęcam wszystkich do tego, żeby szukać swojego miejsca w Kościele.
pamiętając, że Jezus was potrzebuje. Jesteście mu bardzo potrzebni. Nie tylko Jezus wam, ale wy Jezusowi. I znajdźcie tą swoją drogę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.